Witajcie kajmany! Mimo że dzisiaj jest 25 stycznia. A to już Georgetown. O, statek amerykański Straży Przybrzeżnej. I co widzę? Carnival Glory. Pojutrze wsiadam na niego. Trochę duży. W samym centrum, na wprost przystani, jakby to nie było, gdyby nie było bazaru. Też do nabycia to wszędzie w tym rejonie. To miejsce moim zdaniem jest jedynym oryginalnym tutaj. Reszta chyba made in China, może Indonezja. Przypomina mi Jamajkę. Budynek banku, parkingi i mnóstwo białasów. A tutaj przed KFC chodzi taki jeden, który pewnie chce być zjedzony. Najstarszy kościół na Kajmanach. Niestety kościół był zamknięty, nie mogłem go zobaczyć. A na ulicy pełno turystów z tych dwóch wycieczkowców stojących w porcie. Kajmany są znanym rajem podatkowym. Sklepy ze złotem, sklepy z pamiątkami i tłumy ludzi. Typowy tutaj sklep z pamiątkami. Muszelki ciekawe. A ten taki kręciołek ze szpikulcem $85. Taki trochę przypominający te nasze w kraju. Ledwo się wyjdzie trochę poza centrum. Bary, banki. Powoli mieszkania zwykłych ludzi. Główną atrakcją turystyczną jest spotkanie z płaszczkami. Dzisiejszy dzień to wycieczka na morze. A konkretnie po to, żeby popływać z rurką. Grand Cayman, jak widać, w części wschodniej porośnięty jest zaroślami mangrowymi oraz posiada port wewnętrzny. To miejsce w zatoce nazywa się miastem płaszczek. Właśnie pokazują nam, jak jest zbudowana płaszczka, gdzie znajduje się ten kolec. Gdzieś w 1/3 ogona płaszczka ma kolec, którym może ukłuć nierozważnego nurka i spowodować nawet śmierć. Był taki przypadek w Australii bądź w pobliżu, gdzie jeden ze znanych badaczy właśnie zginął w ten sposób.
sister, would you like us to start with you? Płaszczki przypływają w te miejsca, gdyż są tutaj karmione. I z tego względu zawsze można je tutaj spotkać. Jeszcze trochę i będzie tutaj tłoczno. Można znaleźć w wodzie także takie rozgwiazdy. Trafiłem teraz na tą słynną, długą zatokę i plażę. Siedem mil, to jest jej nazwa. Przy niej zlokalizowano te najlepsze i najbardziej egzotyczne, najdroższe ośrodki i hotele. Faktycznie jest długa 5,5 mili, czyli 8,8 km. Drobny piasek schodzi płycizną daleko w głąb zatoki. Czyściutka woda, ludzi niespecjalnie dużo. Wszystko ładnie, gdyby nie te ceny. Na drugim końcu wyspy, a w zasadzie na drugim końcu tej plaży 7 mil, znajduje się piekło. Hell po angielsku to piekło. Witamy w piekle. Nie wiem, jakie to piekło, ale te kamienie są czarne. To właśnie od tych kamieni sterczących w różnych kierunkach powstała ta nazwa. Jakaś tutejsza historyczna postać, jak to pierwszy raz zobaczyła, krzyknęła piekło. Ostańce skalne, wypłukane, zerodowane. Wyspa generalnie tu jest płaska. Wystaje tylko kilka metrów nad poziom wody w najwyższych miejscach. Najwyższe wzniesienie, z tego co pamiętam, ma około 30 metrów. Występują na morzyny, niskie krzewy. Nie ma tutaj żadnych rzek. Jedyna woda, jaka tu jest, to z licznych opadów. No i kajmany mają pecha. Oprócz tego, że są rajem podatkowym, miejscem dla ludzi bogatych, troszkę dla ludzi o szemranych interesach, to ma pecha przez to, że praktycznie od późnej wiosny do początku jesieni jest na drodze huraganów. I to nie żarty. Huragany są tutaj często. W roku 2004 huragan Iwan, z tego co przeczytałem, zniszczył Grand Cayman, budynki i obiekty w 90%. Jakbyś nie wierzył, to nawet jest piekielny urząd pocztowy i piekielne pamiątki. Witamy w piekle. Tuż obok taka knajpka, ale i sklepik z pamiątkami, kolejny. Niech żyje interes w piekle. Trochę dowcipne to piekło z drewnianymi diabełkami. Stacja benzynowa Esso także oferuje piekielny serwis.
podjechałem autobusikiem miejskim z piekła do kolejnej atrakcji kajmanów, a mianowicie farmy żółwi. Kiedyś kajmany słynęły z żółwi szylkretowych. Było tych żółwi tyle, że Kolumb, jak odkrył tą wyspę w 1503 roku, nazwał ją Tortugas. A Tortugas to żółwie. W XVII wieku słynny korsarz Drake, angielski korsarz, zmienił nazwę na kajmany. Od oczywiście tych gadów, które tu spotkał. Widzę, jak co jakiś czas się wynurzają, żeby złapać oddech. Te stwory, które zwykle żyją w ogromnym oceanie i mają tylko za wyróżnik ten ocean, tutaj żyją masowo w małym, raczej zbiorniku wodnym. Jest tutaj także imitacja małej plaży, na którą te żółwie wychodzą i w tych dołkach tam zakupują swoje jajeczka. Zdecydowanie bardziej wolę podziwiać te duże oceaniczne zwierzęta na wolności, jako nurek pod wodą. Wtedy jest to naprawdę wydarzenie. A tutaj, no, jak to w więzieniu. Następne zbiorniki, szkoła, przedszkole, dzieci, młodzież. A tutaj maluszki, a tu gdzieś z 20 cm długie. Tutaj jeszcze mniejsze, 10-15 cm. No i są tutaj także różne rodzaje żółwi. Te takie ładne wzorki to żółwie szylkretowe. Kiedyś to właśnie one królowały na Kajmanach. To po nie przyjeżdżały tutaj statki, żeby zaopatrzyć się w mięso. Były masowo wybijane. W tej chwili są zagrożone wyginięciem. W kolejnych zbiornikach widzę żółwie zielone w wieku od 4 do 10 lat. Z drugiej strony, gdyby nie ta farma żółwi, to w ten sposób żółwia bym w życiu nie sfotografował. Pod wodą tego się nie da zrobić. Bardzo szybko się przemieszczają. A tuż obok, na krzaczku, igłana morska. Mniejsza to morska. A taka żółtawo-brązowa, znacznie większa, to igłana lądowa. Zwykle wychodzą z morza po to, żeby się ogrzać na słońcu. Tutaj też się grzeje, na krzaczku. Witaj, smoczku. Wystawia od czasu do czasu taki fałd skóry pod szyją. Pewnie po to, aby zwiększyć powierzchnię, którą się chłodzi. No, tu spotkałem dwie. Morską i taką zieloną, malutką.
pobliżu farmy żółwiej jest już druga strona wybrzeża. Ta od strony tej zatoki, w której pływałem. Tutaj brzeg już jest skalisty. Nie ma tego piaseczku. Plaży z 7 mili. Za to spotykam kraby morskie. Całkiem duże. Ten ma około 15 cm.